Chciałbym teraz przedstawić Państwu wizualizację rozpadu samolotu z zrelatywizowaniem tego do miejsca zdarzenia. I na tle tej wizualizacji, ona będzie przez 16 minut tutaj prezentowana. Poproszę pana profesora Rońdę o jego refleksję, jego przedstawienie nam spraw. To jest Tu-154, widzimy go ze wszystkich stron. On tak się prezentował, zanim doszło do tragedii. Możecie Państwo dokładnie obejrzeć wszystkie jego fragmenty, wszystkie jego części. A za chwileczkę będziecie mogli porównać Państwo ten obraz z tym, co z tego samolotu zostało. To jest, jeżeli pan klawisz duży. O. To jest obraz tego, co udało się znaleźć na miejscu zdarzeń, tego, co ocalało. Cała reszta to jest ten proszek, który pokazywany był na tym czarnym zdjęciu przez pana profesora Nowaczyka. Tyle zostało z części Tu-154 i one tutaj zostały zrekonstruowane. Proszę, tak, niech to się obraca. One zostały podjęte z kolejnych miejsc, to będzie za chwileczkę pokazane, i zrekonstruowane to, co można było zrekonstruować. Powtarzam, reszta to są cząstki tak małe, tak niewielkie, że nie można było ich w żaden sposób zidentyfikować i odtworzyć. Teraz poszczególne te duże części będą pokazywane na miejscu rekonstrukcji i ich zdjęcia, tak żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak ten proces destrukcji następował. Za chwileczkę poszczególne części przybiorą kolor żółty, żebyście Państwo mogli je wyodrębnić łatwo wizualnie, a następnie zobaczycie je na miejscu zdarzenia. Jeszcze moment, jeszcze jeden obrót. Chodzi o to, żebyście dokładnie mogli przyjrzeć się temu, co zostało. Jeszcze gdyby pan w tej pozycji mógł zatrzymać, chcę na jedną cechę charakterystyczną zwrócić uwagę, która była przedmiotem naszych badań od samego początku, a na którą nie chciał zwrócić uwagi, Komisja Millera ani komisja pani Anodiny. Otóż jak Państwo widzicie, natura zniszczeń na obszarze całego samolotu jest analogiczna bądź tożsama. On został otwarty od zewnątrz. Zniszczeniu uległa góra samolotu. Znaczy, przepraszam, od wewnątrz, tak, ale góra samolotu została zniszczona. Tymczasem wszyscy z Państwa z pewnością świetnie pamiętacie, że przednia część samolotu od skrzydeł do nosa leży w pozycji właściwej, a tylna część w pozycji odwróconej. Czyli część od tych wielkich skrzydeł, to będzie w trakcie dalszych animacji pokazane, od skrzydeł do ogona leży w pozycji odwróconej, a część od skrzydeł do dziobu leży w pozycji prawidłowej. Ale natura zniszczeń jest taka sama. Wnioski nasuwają się same. Może pan dalej pójść. I już za chwileczkę powinniśmy mieć podświetlenie tego, co zostało z kokpitu. Ten sam przód, on
pokazuje podłogę podkokpitową, pod którą są także na miejscu zdarzenia koła podkokpitowe. Ta część w środku to jest miejsce, w które koła się chowają. A teraz to jest miejsce zdarzenia, jego rekonstrukcja. To właśnie zostało z części podkokpitowej, tej, która była podświetlona na żółto. To jest zdjęcie tej części podkokpitowej. Możemy w każdym momencie zatrzymać, jeżeli Państwo byście chcieli coś bliżej zobaczyć. To jest właśnie ta część, podłoga podkokpitowa. Teraz przejdziemy do części następnej. Do części z napisem na miejscu zdarzenia ocalałem jedynie burtą prawą z napisem Republic of Poland. Na miejscu zdarzenia ona wygląda tak w rekonstrukcji. A tak w zdjęciu. Czyli w oryginale tego, co tam pozostało 10 kwietnia. To jest ta część. To jest ta część. Tyle zostało z przedniej części samolotu. Teraz przechodzimy do części nad centropłatem i od skrzydeł aż do ogona. Tyle z niej zostało, ile widzicie Państwo na tym żółtym modelu. Na obszarze miejsca zdarzenia to jest ta część, w której siedziało najwięcej pasażerów. Najwięcej pasażerów. Ona jest odwrócona. Teraz odwrócona do góry nogami, to jest znane zdjęcie, wielokrotnie je pokazywaliśmy, z wywiniętymi burtami na zewnątrz. Idźmy dalej. A tu na chwileczkę chciałbym, żebyśmy... Proszę o zatrzymanie, bo to jest niesłychanie ważne zdjęcie, które pokazuje destrukcję lotu już po tragedii przez ludzi pani Anodinę. Państwo widzicie, tutaj weszli ludzie i odcinają burtę od całości tej części wraku. Odcinają pan. Gdy już odcięli, wtedy mogła już spokojnie pani Anodina i pan Miller w raporcie napisać, że ta część leżała osobno. One na skutek upadku rozbiły się i jedna od drugiej została oderwana. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Proszę powrócić do poprzedniego zdjęcia. One upadły razem. One się wywinęły. One były w tej pozycji, której tutaj widzimy. To jest następna część, nie tak? O, te burty są przy kadłubie. Tymczasem Rosjanie tutaj je odcięli, weszli i odcięli i pan Miller napisał, że te części upadły osobno. Albo z niewiedzy, albo z innych przyczyn tak właśnie postąpił, bo tu widzimy proces odcinania tej części przez rosyjskich robotników. To zdjęcie też tego samego fragmentu jest niesłychanie jednym z ważniejszych materiałów dowodowych. To jest podłoga tej właśnie w samolocie. Podłoga. Ona się składa, jak Państwo widzicie, z siedmiu paneli.
Pierwszy, drugi, tu jest trzeci, czwarty, piąty, szósty i analogiczny do lewej burty, przy prawej burcie powinien być siódmy. O, tu powinien być taki sam panel jak tutaj. Taki sam panel jak tutaj. Jak Państwo widzicie, nawet fragmentu tego panelu. Wszystko poszło w powietrze. Wszystko zostało wydmuchnięte. A to jest potężny metalowy panel stanowiący podłogę. Powtarzam, jeden przy tamtej burcie jest, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. W ogóle nie ma. Proszę bardzo. Ale tak oczywiście. Proszę Państwa. Cofnijmy się, że pan Zagrodzki mógł. Strefa, która została najlepiej opisana przez medyka sądowego w całej katastrofie. I w tym fragmencie znalazło się jedno z ciał, jako jedyne ciało ciepłe i jako jedyne ciało znajdujące się w kadłubie samolotu. Po obejrzeniu wstępnym materiału sekcyjnego tego ciała muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo jest ono charakterystyczne i mam wrażenie, że osoba ta przed śmiercią siedziała w pozycji bezpiecznej na fotelu samolotu, czyli z rękami założonymi, otalującymi głowę. Tak to odebrałem z tego materiału, który mogłem się zapoznać. I to jest jedyne miejsce, które jest porządnie opisane przez medyka sądowego. Żadnego innego miejsca Państwo na polu katastrofy tak dobrze opisanego nie znajdziecie. Dziękuję. Dziękuję najmocniej. Proszę o kontynuowanie tej symulacji. To jest ta żółta część, której podłoga, jak Państwo widzieliście, składająca się z 7 paneli, prawy panel przy burcie był zupełnie wydmuchnięty od siłą od wewnątrz. Teraz oglądamy ogon samolotu. Teraz będziemy oglądali ogon samolotu, był na żółto zaznaczony. Tak on wygląda, jego rekonstrukcja komputerowa na miejscu zdarzenia. Leży do góry nogami, podobnie jak poprzednia część też leżała do góry nogami. To jest zdjęcie z natury. Tak wygląda to na symulacji. Tak wygląda to na symulacji. Zobaczcie Państwo, natura zniszczeń widać, że jest jednorodna. Chociaż części leżą jedne do góry nogami, drugie w prawidłowej pozycji. Teraz statecznik pionowy, wielki, gigantyczny element samolotu, statecznik pionowy, który został zupełnie wyrwany, oderwany od ogona. Na miejscu zdarzenia leży blisko miejsca uderzenia. To jest rekonstrukcja komputerowa tego elementu. On jest wraz z częściami stateczników poziomych, z fragmentami stateczników poziomych. To jest jego zdjęcie. W tej pozycji do góry nogami leży. A teraz za chwileczkę zobaczycie Państwo stateczniki poziome. Najpierw prawy statecznik poziomy, ta jego część, która została odłamana i leży osobno.
na miejscu rekonstrukcji. Jest tutaj. Na lewo widzicie Państwo czarną skrzynkę. Ten pomarańczowy punkt to była czarna skrzynka. To jest lewy statecznik poziomy, jego zdjęcie. I tak to wygląda z kolei w rekonstrukcji. I prawy statecznik poziomy, który oderwał się w trakcie lotu. Który oderwał się w trakcie lotu i leży ponad 100 metrów od miejsca pierwszego kontaktu samolotu z ziemią. To jest ten, który później był przenoszony, jak Państwo wiecie. I pamiętacie Państwo ten znakomity dowcip ekspertów Donalda Tuska. On został przeniesiony, żeby zmniejszyć zachód i konieczność pracy ekspertom, żeby był mniejszy obszar, po którym muszą chodzić i badać. W tym celu go przeniesiono o 70 metrów bliżej. A on leży ponad, tak naprawdę oryginalnie ponad 100 metrów, ponad 100 metrów od miejsca uderzenia samolotu w ziemię. Spadł, gdy jeszcze samolot był w powietrzu. Nie był wynikiem żadnego uderzenia ani w drzewo, ani w ziemię. Teraz z kolei silniki tego samolotu. Najpierw silnik trzeci. Znowu w raporcie pana Millera z niewiadomego powodu ten silnik jest jako pierwszy opisany. Widać, eksperci pana Millera nie wiedzieli, jak się numeruje silniki. To jest silnik trzeci. Tak on wygląda, jego rekonstrukcja na miejscu zdarzenia. A tak jego zdjęcie. Tamże. Następnie będziemy mogli zobaczyć silnik pierwszy. On na miejscu zdarzenia, na miejscu dokładnie tak, jak ono zostało zrekonstruowane, leży tutaj wraz z całym ogonem odwróconym. Tak jak cały ogon jest odwrócony do góry nogami. My ciągle pokazujemy całość samolotu, żebyście Państwo zobaczyli, jak jednorodne, jak tożsame, jak identyczne są rodzaje zniszczeń, chociaż zupełnie inaczej rozłożone te szczątki. Teraz skrzydło, o którym Państwo, gdy Pan mógł, nie teraz, wcześniej zatrzymać, albo skrzydło, o którym Państwo mogli tak wiele w ostatnich dniach słyszeć, nawet dzisiaj byliśmy fatygowani tym skrzydłem. Ono jest ważnym dowodem tego, że samolot rozpadł się w powietrzu. Zobaczycie Państwo za chwileczkę jego rekonstrukcję na miejscu zdarzenia. Ono to jest pokazane, ono leży na prawo od szosy Kutuzowa. To jest miejsce, w którym upadło. Teraz bym panu zatrzymał. Dobrze. Tutaj, proszę Państwa, coś pokazywania tego szczegółu, zwłaszcza, że nazwać, bo nie chciałbym nikogo urażać, ale trzeba mieć naprawdę olbrzymią determinację polityczną, żeby nieustannie powtarzać nieprawdę. To jest slot numer 3 tego skrzydła, tam dalej jest to. On wystaje poza miejsce złamania.
On wystaje poza miejsce złamania, jak Państwo widzą. Brzoza miała tutaj stąd uderzać i doprowadzić do tej destrukcji, do tego złamania. Najpierw musiałaby przeskoczyć przez ten slot, żeby dokonać tej wewnętrznej destrukcji, bo ten slot nie jest złamany. On tutaj w żaden sposób złamany. No ale jeżeli ktoś posiada do dyspozycji taką ilość mediów, determinację swojego pryncypała, to może codziennie Państwu tę absurdalną tezę powtarzać. Powtarzam jeszcze raz, ten slot ma niezłamaną tę część, a miał uderzyć stąd w dozę i doprowadzić taki destrukcji. To jest po prostu nieprawda. Zarzucanie na tej podstawie profesorowi winięcie jakiejś manipulacji komputerowej, fałszu, to jest ludzi, którzy nie mają żadnego dorobku naukowego, dużą naprawdę dozą arogancji. Teraz przechodzimy, proszę Państwa, do niesłychanie ciekawego fragmentu tego skrzydła, już nie jego końcówki, która była przedmiotem dyskusji, ale poszycia dolnego i górnego, środkowej części skrzydła. Otóż to jest dolne poszycie, i proszę zatrzymać w tym momencie, rekonstrukcja dolnego poszycia tego skrzydła ze znakiem Polskich Sił Zbrojnych, z szachownicą, która leży mniej więcej 250 do 300 metrów za samym skrzydłem. Dalej, na miejscu zdarzenia. 250 do 300 metrów dalej niż tamten pierwszy odłamany fragment skrzydła. To jest jego zdjęcie tego poszycia na samym terenie katastrofy. Tu możecie Państwo na rekonstrukcji to raz jeszcze, na symulacji raz jeszcze zobaczyć. I za chwilę zobaczycie Państwo górne poszycie, zewnętrzne, nie górne poszycie, które było bardzo trudno odnaleźć na miejscu zdarzenia. Ono leży 40 metrów za poszyciem dolnym, za tym poszyciem z szachownicą. I no, na miejscu zdarzenia to tutaj ono zostało zrekonstruowane w wersji komputerowej. A zdjęcie na pierwszy rzut oka może Państwa zaskoczyć. To jest ta biała płaszczyzna. To jest właśnie poszycie górne środkowej części lewego skrzydła. Tutaj macie to Państwo na rekonstrukcji. Teraz by Pan zatrzymał. I to już jest ostatnie ujęcie. Porównajcie Państwo raz jeszcze. Po prawej ręce, po prawej stronie macie tu 154M, tak jak wyleciał on z Okęcia z prezydentem na pokładzie z 96 osobami, w tym z całą polską elitą. Tak wyglądał ten samolot o godzinie 7:25 rano. A po lewej ręce macie to, co z niego zostało o godzinie, no dwie godziny później, nieomal. Prawda? Zobaczcie to, co z niego zostało. Powtarzam jeszcze raz, przednia część leży w normalnej pozycji. Tylna część leży do góry nogami. Zniszczenia mają taką samą naturę. To wszystko z mojej strony. Bardzo przepraszam i proszę pana profesora Rońdę teraz o jego
dwa słowa. Proszę Państwa, jednym z argumentów, który niedawno dyskutowałem z moimi kolegami z Bundeswehr Universität, jestem dla nich Alte Kamerade i tych konsultacji mi nie odmówiono. Pierwsze pytanie, jakie mi specjaliści zadali, to zadali, słuchaj, czy części samolotu, które były w nim z lewej strony, leżą z lewej, a te z prawej leżą z prawej. Powiedziałem im, słuchajcie, nie ma żadnego porządku w tym. Wtedy jeden z nich, który jest specjalistą od niszczenia obiektów latających, powiedział, słuchaj, to jest dowód na to, że samolot rozpadł się w powietrzu na skutek wybuchu. Już dalej nie chciał słuchać ani oglądać moich prezentacji i argumentów.